Politycy, nie zabijajcie polskich mediów. O to apeluje dzisiaj kilkaset redakcji i organizacji dziennikarskich, a chodzi o poprawki do ustawy o prawie autorskim, które odrzucił ostatnio Sejm. Brak tych poprawek, szanowni państwo, może oznaczać upadek mediów, no a co za tym idzie, brak kontroli polityków, którzy wtedy już zupełnie zrobią z państwem to, na co tylko będą mieli ochotę. No i te poprawki miały spowodować, że zostanie wypracowany przejrzysty system podziału zysków za wyświetlanie naszych treści, treści dla państwa. Treści wyświetlanych przez platformy takie jak Google, Meta czy Microsoft, bo to oni właśnie podsuwają wam nasze treści, ale tych treści nie tworzą. Wirtualna Polska, Onet, Fakt, TVN, ale też portal Telewizji Republika czy Do Rzeczy nic za to nie dostają, nie zarabiają. No i dziś o tym, czy ta rozmowa, która za chwilę się zacznie, trafi do państwa, decydują właśnie te wielkie platformy, które korzystają z naszych treści i decydują o tym za pomocą algorytmów. A tworzenie tych treści, rzetelnych treści dla państwa, to jest nasza praca. Paweł Pawłowski, to jest Tweet w Wirtualnej Polsce. Dzień dobry, witam serdecznie. A dzisiaj ze mną w studiu Dorota Olko, Partia Razem, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. No to w takim razie zacznijmy od tego tematu. Co pani czuje, co pani sobie myśli, gdy widzi pani ministra cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, który odwiedza Google'a, rozdaje uśmiechy, rozdaje uściski dłoni w związku z tą sytuacją, która ma teraz miejsce? Ja myślę, że tutaj w tym momencie warto jednak kierować przede wszystkim te apele o poparcie poprawek dotyczących właśnie ochrony dziennikarzy, ochrony wydawców do Ministerstwa Kultury, bo to Ministerstwo Kultury prowadzi tę ustawę i mam nadzieję tutaj na przychylność ministry Wróblewskiej. Że na etapie senackim te poprawki będą miały szansę na akceptację senatorek i senatorów, ale wiadomo, że zdanie ministerstwa, które prowadzi tę ustawę, jest, no, ma niebagatelne znaczenie. Tylko tak problem jest jeden, bo okej, to są wasze poprawki, poprawki Lewicy, natomiast problem polega na tym, ja rozmawiałem z jednym z senatorów Lewicy o tym, że ten druk trafił już do Sejmu, jest rzeczywiście nadany mu nawet numer, tylko problem polega na tym, że ten senator w ogóle nie wiedział, że taka sprawa istnieje, więc ja tak się obawiam trochę o to, co się wydarzy w Senacie. Dlatego bardzo ważne są takie inicjatywy, jak ten list, który wystosowali ludzie mediów, powiedzmy, wydawcy, dziennikarze. Ja się bardzo cieszę z tej aktywności, bo przy pracach nad tą ustawą mieliśmy okazję zobaczyć, jak dużą siłę mają zorganizowane, współpracujące ze sobą środowiska, działające solidarnie. Najbardziej chyba te ścieżki przetarło środowisko filmowców. My bardzo dużo razem z posłanką Darią Gosek-Popiołek, z którą pracowałyśmy od miesięcy, właśnie pilotowałyśmy tę ustawę i później pracowałyśmy. Ale nie udało się przekonać Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi do tego, żeby zagłosowała za tymi poprawkami. Tak, i to jest duży brak. To jest duży brak, bo udało się wprowadzić w tej ustawie bardzo dużo cennych poprawek. W ogóle proces, przypomnijmy, że wdrożenie tej unijnej dyrektywy jest spóźnione już o kilka lat. Jest spóźnione, ale tych najcenniejszych poprawek z punktu widzenia naszych widzów, naszych odbiorców, nie udało się wprowadzić. Tak, proszę, i zastanawiam się. Proszę dać mi dokończyć, bo to jest ważne, że udało się ochronić na przykład lektorów audiobooków, twórców scenariuszy czy książek. Tylko czytanych, lektorzy audiobooków i twórcy nie zadają wam trudnych pytań. Ale panie redaktorze, pan mnie nie musi przekonywać do tego, że te poprawki są potrzebne, bo sama je składałam, więc myślę, że raczej tutaj polityków innych opcji należy przekonywać. Udało się zapewnić ochronę dla filmowców, dla aktorów i to, że tej ochrony dla wydawców, dla dziennikarzy nie ma, to jest ogromny brak, bo jeżeli chcemy mieć różnorodne, rzetelne media, no to nie możemy ich po prostu zagłodzić. A to się właśnie dzieje za sprawą wielkich korporacji cyfrowych,
które no, działają tak, myślę, że redaktor Patryk Słowik świetnie to opisał w swoim bodajże wczorajszym tekście. Tak, jest ten tekst na stronie głównej WP, to zachęcam od razu, żeby tam zerknąć. To są dosyć skomplikowane sprawy, ale można wytłumaczyć je w sposób dosyć prosty. O co w tym wszystkim chodzi? No, o to w tym wszystkim chodzi, że wielkie korporacje cyfrowe korzystają z tego, co tworzą dziennikarze i zarabiają na tym. Na naszej zyskami, rozmowie, między ale, innymi. Tak, ale zyskami się już nie dzielą. I to jest zwyczajnie niesprawiedliwe, ale jest także, jak słusznie pan redaktor zauważył, to jest strata dla odbiorców, którzy muszą liczyć się z tym, że za parę lat w wyniku tych procesów, tych mediów, które oni lubią, śledzą, oglądają, też tych, których nie lubią, ale po prostu wszystkich mediów będzie mniej, jeżeli te procesy będą postępować. W Polsce brakuje na ten temat badań, ale są badania z innych krajów, są badania chociażby ze Stanów, gdzie widać, że ten rynek medialny bardzo się kurczy. I kontrola władzy jest słabsza, ta czwarta władza po prostu słabnie, bo żeby tworzyć dobre treści, nie oszukujmy się, potrzebne są pieniądze, potrzebni są dobrze wynagradzani dziennikarze. Dziennikarze, którzy są w stanie robić rzetelnie swoją pracę, a nie tylko też siedzieć za biurkiem, bo to jest najtańsze. Ja się trochę obawiam, że te wolne media są tylko potrzebne, kiedy jest się w opozycji, patrząc na to, jak głosowali poszczególni posłowie. No nie mówię tutaj o lewicy, no bo lewica głosowała, no bo to są wasze poprawki, więc lewica siłą rzeczy. Lewica te poprawki zgłosiła. My je z posłanką Gosek-Popiołek złożyłyśmy. Lewica oczywiście za nimi głosowała. I jest to dla nas oczywiste, że niezależnie czy jest się w opozycji, czy jest się w rządzie, to po prostu wolne, rzetelne media są potrzebne. I to jest bardzo krótkowzroczne też patrzeć, że być może jak się rządzi, to nie wydaje się tak istotne jak wtedy, kiedy jest się w opozycji, bo raz się jest w rządzie, raz się jest w opozycji. A media, które ujawniają afery, to są nie tylko przecież afery dotyczące polityków, to są sprawy społeczne. To jest tłumaczenie ludziom, o co chodzi w często bardzo skomplikowanych procesach. I ta praca, właśnie ta praca taka żmudna, gdzie trzeba pogłębiać tematy, muszą być pieniądze, nie mogą być media zagłodzone, żeby było je stać na taką właśnie wnikliwą pracę. Dlatego ja bardzo liczę, że na etapie senackim uda się przekonać senatorów, w tym przypadku senatorki z innych partii, żeby za tymi poprawkami zagłosowały. Po naszej stronie wicemarszałkini Magdalena Bieliat będzie pilotować tę ustawę i na pewno będzie nad tym pracować, żeby to się stało. I muszę powiedzieć, że mnie trochę dziwił wcześniej brak takiej dużej mobilizacji środowiska dziennikarskiego. Takiej mobilizacji, jak oglądaliśmy, jak widzieliśmy chociażby właśnie ze strony filmowców, ze strony aktorów, później literatów, muzyków też. Bo dziennikarze, powiedzmy sobie szczerze, mają narzędzia do tego, żeby nagłaśniać problemy, także swoje problemy. I ta sytuacja, w której znajdują się dziś media i te procesy, ten kierunek, w którym to wszystko postępuje, to trzeba zatrzymać, bo nie może być tak, żeby wielkie korporacje cyfrowe, które no, często są monopolistami albo niemalże monopolistami, pozbawiły nas dostępu do różnorodnej, rzetelnej informacji. No i te wielkie korporacje, wielkie platformy medialne nie wykonają pracy dziennikarzy śledczych, których stąd serdecznie pozdrawiamy, ani nie będą zadawać trudnych pytań, ale dzisiaj Dorota Olko odważyła się przyjść i odpowiadać na nasze pytania. Jak idzie wam godzenie się na lewicy? Jesteśmy umówieni na rozmowy w przyszłym tygodniu tutaj. Nie ma żadnych sensacji. Myślę, że po prostu spotkamy się i porozmawiamy o tym, jak obie strony widzą dalszą współpracę, jakie mają oczekiwania względem tej współpracy. Pani już mówiła o pewnych oczekiwaniach w innym studiu bodajże. Mówię tutaj o ultimatum rzekomym
Krzysztofa Gawkowskiego dla partii Razem. Albo wchodzicie do rządu, albo się żegnamy. Czy tak było? Znaczy, Krzysztof Gawkowski mówił o tym w mediach, więc... Ale jakoś to się nie przebiło, więc wolę dopytać. Nie przebiło się. Ja, był taki dzień w Sejmie, kiedy wszyscy dziennikarze nas o to pytali, więc być może panu redaktorowi umknęło, ale w tamtym tygodniu któregoś dnia było to dosyć głośne, ale też powiedzmy sobie szczerze, w trakcie naszych rozmów też nie jest to tajemnicą, że byliśmy na klubie wyjazdowym, gdzie mieliśmy okazję troszkę dłużej, nie wiem, czy można powiedzieć na spokojnie, ale trochę dłużej porozmawiać o sytuacji, o tym, co za nami, o kampaniach wyborczych, o przyszłości. Padały bardzo różne pomysły na to, jak poprawić sytuację w klubie Lewicy, na to, jak ją widzimy, jakie zmiany są potrzebne. I ten głos o konieczności wejścia do rządu, to ja bym powiedziała raczej, że był jeden z wielu. Jeden z wielu głosów? Jeden z różnych. Jakie były te różne opcje? Jakie są opcje na stole? Panie redaktorze, ja nie chciałabym, żebyśmy to omawiali przez media, bo żeby rozmowy były skuteczne, to trzeba je prowadzić ze sobą, twarzą w twarz. Więc proszę dać nam trochę czasu w tym sezonie pokampanijnym, trochę spokojniejszym, wakacyjnym. My go dobrze wykorzystamy na podjęcie decyzji, na przemyślenie, co jest możliwe, co jest niemożliwe. To są różne kwestie, bo trzeba porozmawiać zarówno o takich kwestiach praktycznych, organizacji naszej pracy, informowania się nawzajem o tym, co jest dla nas ważne w danym czasie i o kwestiach politycznych, jakie są nasze priorytety. Więc przygotowujemy się w tym tygodniu do tych rozmów. Nie sądzę, żeby to tak w godzinę udało się wszystko poruszyć. Ale do pierwszej połowy września na pewno. Tak słyszę z obozu Lewicy. No teraz tak, teraz jest czas, wiadomo, w sierpniu. Czyli Sejm najpierw pauzuje. Wakacje, potem rozmowy. Nie, no powiedziałam, że w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać, panie redaktorze. Więc... No dobrze, będziecie rozmawiać, ale nie już sugerując to, bo takie są głosy z waszego obozu, że jeśli macie czas do pierwszej połowy września, no to oznacza to, że nawet podczas tych rozmów, które pani nam tutaj zapowiada, nie dojdzie do porozumienia. Bo to nie są rzeczy, które można przegadać, że tak powiem, w godzinę, myślę. Nie pali się, panie redaktorze. Ja wiem, że to jak w te, że w... Lada moment kampania prezydencka. Ja, spokojnie, za świeckie prawie, państwo, dostępne mieszkania, prawa kobiet, praca, która się opłaca, wysokiej jakości usługi publiczne, przemyślana polityka senioralna, związki partnerskie. Jest trochę tych spraw. I te tematy, na przykład rozmowy na temat związków partnerskich, toczą się cały czas. To nie jest tak, że jak media żyją sytuacją w Lewicy, to Lewica nie pracuje. Bądźmy poważni. Więc to, że są jakieś, że nie jest idealnie, że przechodzimy przez jakiś kryzys, że musimy sobie na nowo wymyślić tę współpracę, pomyśleć o tym, czy ona ma sens, czy nie ma sensu, jak ją widzimy, to nie sprawia, panie redaktorze, że nie pracujemy, bo rozmawiamy chociażby o ważnej ustawie, w której, przypomnę, to Lewica złożyła poprawki, o które państwo apelują. Także prace się toczą, a równolegle rozmawiamy o tym, jak widzimy naszą współpracę w klubie. Ja wiem, że szczególnie w sezonie wakacyjnym to zawsze budzi emocje, że coś się dzieje, że ktoś tutaj się spiera, powie sobie coś niemiłego. Ale my już sobie, myślę, powiedzieliśmy sporo niemiłych rzeczy w mediach i koniec. Teraz jest czas na to, żeby usiąść przy stole, żeby porozmawiać poważnie, na spokojnie, o konkretach. A myślę, że państwo mogą spokojnie na to zaczekać, a w międzyczasie obserwować nasze prace w parlamencie, które cały czas się toczą. To zapytam o pani opinię teraz. Czy pani widzi partię Razem w rządzie? My tutaj się wypowiedzieliśmy bardzo jasno, że jeśli chodzi o rząd, to nasze stanowisko jest niezmienne. Tutaj to nie jest kwestia, że nie wiem, nie podoba nam się ten czy tamten, tylko to jest kwestia celów, to jest kwestia programu. To jest kwestia kilku ważnych
postulatów programowych, bo ja nie mam też złudzeń i bym chciała, żeby to wybrzmiało. To nie jest tak, że partia Razem myśli, że tutaj nagle zaszachuje rząd złożony z kilku podmiotów i który nagle zrealizuje cały lewicowy program. Nie. Rząd złożony z liberałów, z konserwatystów i z lewicy nie zrealizuje całego lewicowego programu. To jest oczywiste. Ale od początku mówimy, że ważne jest to, żeby udało się zrealizować chociaż kilka tych postulatów. I dla nas była ważna umowa koalicyjna. Dlatego jak w mediach pojawiły się te głosy o tym, że premier Gawkowski wraca do tego, żebyśmy do rządu weszli, no to powiedzieliśmy, to okej, rozmawiajmy o tym, tylko wróćmy do rozmowy o rozmowie koalicyjnej. Ja przyznam, że nie mam pojęcia, czy jest gotowość do tego w koalicji rządowej. Więc jeżeli będzie taka gotowość, to tak, rozmawiajmy. Ale kluczowe są sprawy. To się nic nie zmieniło. Myśli pani, że będzie jeszcze jakieś pole do rozmów z Pauliną Matysiak? Z Pauliną Matysiak, jeżeli byłaby w stanie jakoś cofnąć się o krok, też wycofać się z inicjatywy, którą ogłosiła bez powiadomienia nas, że to zrobi. O jeden krok za daleko. Z pełną świadomością tego, że nie akceptujemy tego pomysłu, który gdzieś wcześniej kiedyś się pojawił i wyraziliśmy bardzo jasno sprzeciw, jasno powiedziały nasze władze i Zarząd Krajowy i Rada Krajowa, co na ten temat myślą, że to nie jest dobry pomysł, bo to nie służy nam, to służy Prawu i Sprawiedliwości. No to myślę, że jeżeli uznałaby, że to błąd, że okej, może o krok za daleko, może praca w parlamencie, to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie można pracować ponad podziałami, można budować jakieś porozumienia, a niekoniecznie jakieś inicjatywy, w których ja nie do końca wiem, o co chodzi, jakie są ich cele, jakie są ich... Coś się tutaj wyklaruje, bo przecież zdarzają się elementy, w których też zgadzacie się z Prawem i Sprawiedliwością i głosujecie wspólnie. To tylko dokończę. To myślę, że byłaby otwartość na to, że ludzie popełniają błędy, jeżeli umieją przyznać, że coś było błędem, powiedzieć okej, robimy krok do tyłu i porozmawiajmy poważnie, czy uda się odbudować też zaufanie, no bo tutaj jakieś problemem było to, że zostały mocno nadszarpnięte takie no, jakieś elementarne reguły współpracy. I... A czy w ogóle rozmawiacie jeszcze z panią Pauliną Matysiak, czy czekacie na jej ruch? Mieliśmy posiedzenie Rady Krajowej, na którym rozmawialiśmy o tej sytuacji, gdzie każdy miał szansę przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić jeszcze raz. I myślę, że tu nie ma co tego maglować też, bo wydarzyło się, jeżeli Paulina Matysiak uzna, że zmieni zdanie, zechce rozmawiać, to będziemy rozmawiać. Patrzę, tak jak mówię, że lewicy w niektórych sprawach do PiS-u nie jest wcale daleko, chociażby w kwestii ustawy antyflipperskiej, za którą głosowaliście tak samo. Ma pani żal do koleżanek i kolegów z koalicji, że nie udało się tego projektu przeforsować, że oni nie zagłosowali za tym projektem? Ja nie wiem, czy żal to jest dobra kategoria i dobra emocja w polityce. Ja uważam, że to po prostu błąd. Że to jest błąd, bo flipping mieszkaniami, może przypomnijmy, czym jest flipping, to jest taki, ja się nie boję tego też określać procederem, że kupuje się mieszkania jak najtaniej, często wykorzystując jakąś nieświadomość rynkową sprzedających, czyli te słynne takie karteczki w skrzynkach, gdzie to niby... Rodzina z dzieckiem tak, kupi niby, mieszkanie za gotówkę. Niby para szuka mieszkania, a tak naprawdę to właśnie te karteczki wrzucają fliperzy.
No i liczą na to, że właśnie starsza osoba znajdzie taką karteczkę, która będzie się kierowała emocjami, że uda się kupić to mieszkanie taniej, potem zrobić jakieś odświeżenie, żeby ono na pierwszy rzut oka wyglądało lepiej. To się nawet nazywa zwiększanie atrakcyjności wizualnej. No i potem cel jest prosty, sprzedać to mieszkanie jak najdrożej. W ten sposób mamy coraz więcej, im to zjawisko jest szersze, tym mamy więcej mieszkań na rynku po cenach maksymalnych, wywindowanych. No padł pomysł zmiany podatku od czynności cywilnoprawnych, który miałby ewentualnie ten proceder, jak pani mówi, zatrzymać. Czy będziecie podejmować jeszcze jakieś działania, żeby do tego tematu jakkolwiek wrócić, żeby spróbować przeforsować jakoś te wasze pomysły, może w innej formule, w innej formie prawnej? To, co się wydarzyło bardzo niedobrego, to że nawet nie pracowaliśmy dalej nad tą ustawą i ja jestem trochę skonfundowana, bo w czasie debaty na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe deklarowało, że chce pracować dalej nad tą ustawą, że widzi jakieś usterki, że coś zrobiłoby inaczej, ale chce pracować dalej nad tą ustawą. Wspomniał pan o Prawie i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość to nie jest tak, że wszyscy tam są entuzjastami tej ustawy, bo wiem ze środka, że może też duża część posłów Prawa i Sprawiedliwości troszczy się jednak o fliperów, a nie o ludzi, którzy tak potrzebują mieszkań i zmagają się z tym problemem cen szybujących w górę, ale udało się tam komuś przekonać, że może złóżmy poprawki i pracujmy dalej nad tą ustawą. Nie wiem, czemu to się nie wydarzyło w innych partiach. Czy to tutaj, nie wiem, w PSL-u to kwestia nacisku koalicjanta, partnera, który był przeciwko, bo tu poseł Ryszard Petru szarże wytoczył od razu w mediach przeciwko tej ustawie, bo rozumiem, że troszczy się przede wszystkim o tych ludzi, którzy w ten sposób, w ten szkodliwy sposób zarabiają. Czy to jest kwestia po prostu nacisku samych fliperów, bo jak my składaliśmy tę ustawę, ja dostawałam od fliperów dużo agresywnych wiadomości. No wiadomo, że regulacja jakiegoś łatwego, nieobarczonego ryzykiem zarobku ze strony tych ludzi, którzy w ten sposób zarabiają, zawsze będzie się spotykała z oporem. Więc myślę, że tu trzeba jakiejś odwagi i myślenia o tym, że no naprawdę mamy ogromny kryzys mieszkaniowy. I trzeba tutaj wielu elementów, bo to nie jest tak, też mówiliśmy wprost, to nie jest tak, że ta ustawa nagle naprawi rynek mieszkaniowy, bo potrzeba budownictwa społecznego, budownictwa na wynajem, potrzeba być może innych regulacji podatkowych, potrzeba planowania przestrzennego i całego pakietu. Ale ta ustawa to jest coś, co jest takim jednym z klocków, dosyć prostym i szybkim, dosyć prostym do wprowadzenia i mającym szybkie efekty. Więc ja oczywiście uważam, że to bardzo źle, że ona przepadła, że nad nią nie pracowaliśmy dalej. Tam się pojawiały w debacie pomysły na to, że a może to zrobić inaczej. No ale te prace nie będą się toczyły dalej i już kończę. Ministerstwo Finansów w debacie wspomniało dosyć enigmatycznie, że ma jakieś pomysły na regulacje dotyczące fliperów. I że to nie tak, to w ogóle inaczej, a w ogóle to nie jakaś partia parlamentarna tutaj to powinna robić, to nie powinien być projekt poselski, tylko dotyczy podatków, więc to powinno robić ministerstwo. Mnóstwo jest tych problemów w mieszkalnictwie. Ja skieruję interpelację do Ministerstwa Finansów z pytaniem, jakie są te plany. Bo być może Ministerstwo Finansów ma tu jakieś sensowne plany. Mam nadzieję, że to nie były puste słowa. Podobno są badania, ciekawe badania i tutaj zacytuję pani jedną wypowiedź. Dysponujemy badaniami, z których wynika, że respondenci główny problem widzą w braku zdolności kredytowej, a nie w cenie metra kwadratowego mieszkania. Zna pani autora tego cytatu? Oj, znam. Niestety znam. Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii. Proszę, niech pani powie, że pan minister sobie robi z nas żarty. No bo ja to tak odbieram. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że jednak minister odpowiedzialny za mieszkalnictwo nie robi sobie żartów z Polek i Polaków, bo to by nie był dobry sygnał. Ale z czego ten brak zdolności kredytowej wynika? Na Boga. I nie wiem, być może tutaj jakiś... No też trudno mi sobie wyobrazić, że minister rozwoju
wykazuje się aż taką niewiedzą. Być może to po prostu jest jakieś uparte przepychanie tego szkodliwego projektu kredytu 0%. Ale tak, ta wypowiedź no jest dosyć dziwna. Bo oczywiście, że jest związek między ceną metra kwadratowego a zdolnością kredytową. Jak ceny mieszkań szybują w górę, to ludzie mają coraz mniejszą zdolność kredytową. To jest dosyć proste. I tak, taka jest konsekwencja dopłat do kredytów. I to też nie są jakieś, nie wiem, przeczucia, czy zwróżenie z fusów, że tak będzie. No nie, takie może programy warto mieliśmy żeby pokazał już... te badania rzeczywiście, o których on sam się wypowiada. Panie redaktorze, ja wiem, że można dużo badań wyprodukować, więc myślę, że nie na tym powinniśmy się koncentrować. Tylko jednak na jakieś... Tutaj wszyscy eksperci są zgodni, że tak, programy oddziaływujące na popyt, a nie na podaż, no takie mają efekty, że ceny rosną. A jak ceny rosną, to jest, no, efekt jest prosty, że oczywiście jak uruchomić taki program, to te pierwsze osoby, które się na niego załapią, skorzystają na tym, bo tak, zanim te ceny skoczą w górę, ale w dłuższej perspektywie, za chwilę te same osoby, które nie miały zdolności kredytowej, nie będą miały zdolności kredytowej. Te osoby, które nie miały zdolności kredytowej na takie mieszkanie, jakiego potrzebują dla swojej rodziny o takim metrażu, dalej nie będą miały zdolności kredytowej. I jesteśmy cały czas w tym kołowrotku, mimo że wiemy, jak to się kończy. Mimo że wiemy, jaki był efekt kredytu, bezpiecznego kredytu 2%, że tam ceny skoczyły plus minus 15%. Nawet już jak samo ogłoszenie tych programów oddziaływuje na ceny.